Witam Państwa, sportowy weekend z TVT, Jacek Bednarek. Dzisiejszy program w 100% jest poświęcony piłce nożnej i zakończonym rozgrywkom Ekstraklasy. Witam mojego pierwszego gościa, trener bramkarzy Korony Kielce, pan Jarosław Tkocz. Witam Cię Jarek serdecznie w naszym studio i na samym początku dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i udział w dzisiejszym programie. Witam Cię Jacku, witam serdecznie Państwa. Bardzo mi miło, że zostałem zaproszony. Jestem do dyspozycji. Jarek, gratuluję przede wszystkim ostatniej wygranej na wyjeździe z Widzewem Łódź 3-0. To był ważny mecz, ważne 3 punkty. Czy po meczu Korony Kielce, w szatni Korony Kielce, wystrzeliły szampany? Szampany to na pewno wystrzeliły w Rakowie, bo zdobyli mistrza Polski. My akurat tym meczem podkreśliliśmy dobry sezon w naszym wykonaniu, a konkretnie rundę wiosenną, gdzie po rundzie jesiennej mieliśmy tylko 13 punktów i praktycznie wszyscy skazywali nas na spadek z Ekstraklasy. Natomiast już runda wiosenna pokazała to, że zespół się scementował, tworzył jedność. I akurat ten ostatni mecz był jakby takim podsumowaniem i podkreśleniem tego, że Koronie należy się miejsce w Ekstraklasie. Jarek, popatrzmy na kilka ostatnich meczów Korony Kielce. 30. kolejka przegrana w Mielcu 2-1, potem bardzo dobry mecz i wygrana z Rakowem Częstochowa u Was w Kielcach. Potem przegraliście na wyjeździe z Piastem 2-1. W 33. kolejce Lech Poznań nie dał Wam żadnych szans i pokonał Koronę w Kielcach 3-0. I w ostatnim meczu, o którym żeśmy przed chwilą mówili, pokonaliście w Łodzi Widzew Łódź również 3-0. Takie up and down piłkarski rollercoaster. Jarek, emocje już teraz opadły. Skomentuj proszę na spokojnie grę twojego zespołu w tych ostatnich kilku meczach. Tak, no jeśli chodzi o końcówkę sezonu, to już widoczne tutaj było troszeczkę zmęczenie materiału. Wynikało to z tego, że praktycznie przez całą rundę graliśmy jednym składem. I tutaj, tak jak wspomniałeś, od meczu w Mielcu... To braki na ławce, tak? A czyli krótka ławka, krótka kołdra, mówiąc popularnie, spowodowała to, no, że nie mieliśmy zawodników na rotację i praktycznie kontuzje, kartki na szczęście też nas omijały, ale graliśmy jednym składem i ci zawodnicy, no już końcówkę sezonu już nie była taka jak ich początek. Więc od mecza w Mielcu, gdzie tutaj spodziewaliśmy się, że zrobimy punkty, a troszkę sprawa się skomplikowała, bo przegraliśmy ten mecz. No i sytuacja zaczęła się troszeczkę komplikować, ale jednak mecz z Rakowem u nas dał nam taki duży oddech i my myśleliśmy, że te punkty już dają nam pewne utrzymanie, a okazało się, że o utrzymanie będziemy musieli walczyć do ostatniej kolejki. Również mecz z Lechem tutaj pokazał, że Lech to jest zespół klasowy, jest to zespół, który nie bez kozery grał w europejskich pucharach i radził sobie bardzo dobrze, więc my na tle Lecha nie wyglądaliśmy za dobrze i przegraliśmy też ten mecz. Po tym meczu, no wiadomo, musieliśmy jeszcze zapunktować. I tutaj ta końcówka, szczególnie mecz z Widzewem, już jakby podkreślił to, że bardzo jednak... Bardzo ważne trzy punkty, które dały nam utrzymanie. Spokojne utrzymanie. Ostatecznie Korona zajęła 13. miejsce w Ekstraklasie. To chyba dobry wynik, tak jak powiedziałeś, na możliwości tego zespołu. I utrzymała się oczywiście w lidze. Jaki był ten sezon dla Korony Kielce? Korona jest klubem, który nie dysponuje zbyt dużym budżetem. Jest to Beniaminek i dla Beniaminków pierwszy rok po awansie jest bardzo trudny. Jest bardzo trudny i to też podkreśliła cały ten sezon. Jednak obroniliśmy się tutaj sportowo, szczególnie w drugiej części sezonu. I zrobiliśmy utrzymanie. Nasza gra przyciągała na stadion bardzo dużo kibiców, czyli to jest jakby też takie docenienie naszej pracy, pracy zawodników, sztabu i całego klubu. Więc praktycznie ostatnie mecze już był komplet na stadionie w Kielcach. Czyli macie kibiców za sobą zdecydowanie i są dobrymi kibicami. Tak, myślę, że to jest nasz 12. zawodnik.
No to bardzo ważny zawodnik. Mistrzem Polski został Raków Częstochowa. Duży sukces tego klubu. Pracowałeś całkiem niedawno, czy współpracowałeś całkiem niedawno z tym zespołem. To chyba jest jakaś satysfakcja dla ciebie. Absolutnie tak. Ja gratulowałem i trenerowi, i zawodnikom. Bardzo się cieszę, że akurat to ten zespół zdobył Mistrzostwo Polski, bo wiem, jak oni pracowali, jak zasłużyli na ten sukces. Ja cieszę się, że również tam miałem jakiś milimetr swojego udziału w tym wszystkim. I jeszcze raz z tego miejsca mogę im bardzo serdecznie pogratulować i będziemy teraz oczekiwać, żeby dobrze zrobili kolejny krok i zagrali dobrze w pucharach. Dokładnie tak. Ligę opuszczają Wisła Płock, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. Trójmiasto bez ekstraklasy, w ogóle całe Pomorze bez ekstraklasy. I jak to oceniasz? Jak oceniasz te zespoły, które spadły? Jeśli chodzi o te trzy zespoły, to na pewno chyba spadek Lechii Gdańskiej i Wisły Płock jest to bardzo duża niespodzianka. Jeśli chodzi o Miedź Legnicę, to też był Beniaminek, który jednak troszeczkę, wydaje mi się, odstawał od reszty zespołów. Jeśli chodzi o... Nie jest gotowy na ekstraklasę. No, ten sezon pokazał, że jeszcze nie jest gotowy, że jednak jeszcze muszą troszeczkę popracować, wrócić do pierwszej ligi i walczyć dalej. Jeśli chodzi o Lechię, no duża niespodzianka, duży klub z tradycjami od kilku lat, ciągle w ekstraklasie, jeszcze niedawno w pucharach, personalnie, kadrowo, bardzo dobry zespół. Dlaczego oni spadli? Wydaje mi się, że tutaj też jakieś błędy troszkę w zarządzaniu, bo trenerzy zmieniali się trzykrotnie w ciągu rundy. Więc a na samym końcu trenerem został człowiek, którego nie wiem, czy ktoś tutaj z kibiców w ogóle zna, był to trener Badia, który też nie do końca znał dobrze polską ligę. No, zaryzykowali w klubie, widać to ryzyko, jednak nie udało się. Nie udało się. Jeśli chodzi o Wisłę Płock, no to też bardzo duża niespodzianka, bo to jest zespół, który po pierwszej rundzie był praktycznie na piątym miejscu i w klubie mówiło się już o pucharach. Natomiast wiosna fatalna wręcz. Zespół, który ma wybudowany nowy stadion, dużo kibiców, no i spada z ekstraklasy. Taki jest sport. To jest sport właśnie tutaj. To jest piękne w tym, że pieniądze nie decydują, kto gra w ekstraklasie, a kto spada, więc to jest jakość zawodników. Potrzebne, tak. Są potrzebne? Absolutnie tak, są ale potrzebne. Ale nie są decydujące. Nie są decydujące. A jak oceniasz grę śląskich drużyn w tym sezonie? Myślę tu o Górniku Zabrze i o Pieście Gliwice. Górnik w końcówce ligi miał super serię. Tak, no tutaj po powrocie trenera Urbana niesamowita seria, która nie zdarzyła się. Sześć zwycięstw od kilkunastu lat nie była powtórzona, więc trener Urban tutaj naprawdę wykonał fantastyczną pracę i utrzymał zespół w kapitalnym stylu, kończąc go na szóstym miejscu. Czapki z głów. W marcu jeszcze też się mówiło, że może Górnik być kandydatem do spadku. No absolutnie tak. Ja pamiętam mecz między nami, gdzie to był drugi mecz trenera Urbana po powrocie. I tutaj mecz zakończył się remisem, więc Górnik też miał bardzo mieszane uczucia i też się bał, że spadną z ekstraklasy. Ale tutaj widać, że naprawdę poszli mocno w górę. Jeśli chodzi o Piasta, no Piast też tutaj miał słabą jesień. Mimo tego, że ten bardzo doświadczony trener prowadził ten zespół, trener Fornali, który jest bardzo utytułowanym trenerem na polskim rynku, ale widać, coś tam się skończyło i nastąpiła zmiana trenera, gdzie przyszedł trener Wukowicz, który też, jakby można powiedzieć, odmienił ten zespół i zespół skończył bardzo wysoko. Na piątym miejscu. Na piątym miejscu. Do ekstraklasy ma szansę po długiej przerwie wrócić Ruch Chorzów. Czy tak się stanie? Wow. Ostatnia kolejka była bardzo interesująca, bo Ruch przegrał z GKS-em Katowice. To są, wiadomo, śląskie derby, jedne z najstarszych derby, takie bardzo poważne. Trudne derby. Trudne, to są prawdziwe derby. Ja akurat coś na ten temat mogę powiedzieć, bo grałem w GKS-ie Katowice i grałem kilka takich meczy. Więc nie jest to niespodzianka,
Jest to po prostu wynik derbowy, który może być każdy. Niestety nie wykorzystała tego Wisła, która przegrała swój mecz u siebie z Sosnowcem. Gdyby wygrała ten mecz, skoczyłaby na drugie miejsce i przed ostatnią kolejką miałaby bardzo dużą szansę na awans z drugiego miejsca. Jednak teraz przed ostatnią kolejką jeszcze może się wiele wydarzyć. Czyli jeszcze wszystko jest możliwe. Tak, wszystko jest możliwe. Wszystkie zespoły, praktycznie chyba cztery zespoły są jeszcze w grze. Gdyby Ruch awansował, to w tym momencie mamy cztery zespoły ze Śląska w Ekstraklasie. No wracamy do lat świetności, gdzie tutaj Śląsk jakby... Brylował w najlepszych piłce czasach nożnej. To było chyba 7-8. No tak, jeszcze była Polonia, Bytom, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec, co tak tutaj ze Śląskiem średnio ma wspólnego, ale też był. Blisko. Zaraz za granicą. Tak jest. Jarek, teraz zasłużony odpoczynek, a co potem? Jakie masz plany? Pozostajesz w Kielcach? No tak, zjechałem teraz do domu, tutaj do Rybnika i chcę poświęcić troszkę czasu rodzinie, szczególnie żonie, bo trochę ostatnio byłem w rozjazdach, jak i również spędzić trochę czasu z synem. Musimy parę rzeczy pozałatwiać, przedyskutować. I toczą się rozmowy, czy zostanę w Kielcach następny sezon, czy nie. Jest jeszcze to sprawa otwarta i myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni będzie wszystko wiadomo. Ale dobrze czujesz się w Kielcach? Czuję się potrzebny, realizuję się i jestem zadowolony z swojej pracy. I to jest najważniejsze. Jarku, dziękuję Ci za wizytę w studio i udział w sportowym weekendzie z TVT. Drodzy Państwo, moim gościem był pan Jarosław Tkocz, trener bramkarzy Korony Kielce. Po krótkiej przerwie zapraszam Państwa na drugą część programu. Bądźcie Państwo z nami.